O godzinie 10 rozpoczną się kolejne mowy końcowe w sprawie dotyczącej zabójstwa byłego szefa policji Marka Papały. Proces zakończył się pod koniec września. Marek Papała, były szef Komendy Głównej Policji, został zastrzelony 22 lata temu w pobliżu swojego mieszkania. W 2009 roku zarzuty usłyszeli Andrzej Z., pseudonim Słowik, oraz Ryszard Bogucki. Oboje byli oskarżeni o nakłanianie do morderstwa. W 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnym wyrokiem uniewinnił obu mężczyzn, uznając dowody za niewystarczające. Proces głównego oskarżonego Igora M., pseudonim Patyk, rozpoczął się w 2015 roku. Wtedy przed sądem stanęło jeszcze 6 osób. Prokuratura zawnioskowała dla nich o karę od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, natomiast dla Igora M. o dożywocie. Po 5 latach pod koniec września tego roku sprawa się zakończyła. Wtedy swoją mowę końcową wygłosiła prokuratura, główny oskarżony oraz jego obrońca. Dziś w warszawskim Sądzie Okręgowym kolejny dzień mów końcowych. Głos zabiorą pozostali oskarżeni oraz ich obrońcy. Obrona głównego oskarżonego chce uniewinnienia go z zarzutu zabójstwa oraz umorzenia postępowania w sprawie zarzutów o kradzież samochodów. Rozprawa rozpocznie się o godzinie 10.